Das ist so schön und wir wollen natürlich auch nochmal hier auf die Highlights. Mam tak, siebie, potem mam Brytyjkę na 50-70, myślę, że ona będzie najgroźniejsza, potem mam Litwinkę na 50-49, ale już sprawdziłam, że Stanach powie go 52-20, więc mam nadzieję, że jestem w lepszej formie. I mam jeszcze Czeszkę na 51-13, ale mam nadzieję, że ja tu pławię 51, ale mam takie brzydkie zdjęcie. Jutro zrobię ci ładniejsze. Dobra. Oto Konrad Bukowiecki w Berlinie 21-66. Będzie dobrze. Czuję, że będzie medal. Biało-czerwony. Ja tak mam. Konrada Bukowieckiego, bo teraz Konrad jest szósty. Michał piąty. Michale. Konradzie, też byśmy się chcieli, też byśmy chcieli, abyś się obudził. Nie. Dawaj. Konrad Bukowiecki, piąta kolejka. Nie. Znowu to samo. Chociaż dalej. Znowu wprawa. Ale zobacz. Ale nie trafiony w ogóle, przecież on wypchnął 21. No przecież gdyby on to trafił, to będzie najdalsze jego pchnięcie. Zwycięstwa grudnie wśród seniorów. Konrad Bukowiecki. Nie. Ostatni raz też uciekło w prawo. Strasznie w prawo. Kurde. Nic z tego nie będzie, no gdybyż on to trafił. No nic. O której jedziesz ty? Ja jadę o 10. Jeszcze na danie? O, 8.30. Obudził cię dzisiaj mój budzik? Nie. No takie, ja mam takie ciche, jest, ciche ptaszki. Tak. Nie, spoko. Spoko. Te gumeczki są takie beznadziejne, jak się zdejmuje, że bardzo ciągną, nie? No wiem, no bo one są nie do tego. Tak. No, powodzenia. Ale wczoraj rozmawialiśmy o tej coli, że oni piją kolę w kulomioci na starcie. No. Jak ja bym przecież napiła się coli przed startem, to bym chyba zwymiotowała. Dlaczego oni nie biegają? No wiem, no ale właśnie mówię, że to by było chyba niezbyt korzystne dla mojego żołądka. Jak mi się tak przewracało, mi tak wszystko tam chlupie ciągle, jak się rozgrzewam. Że, Boże, ale ktoś tam jest stary, że ma 30 lat. No ja już mam 24. Już chyba tak nie mogę mówić, bo teraz niedługo sama będę miała bliżej 30 niż nie. No, trochę się zmienia. A mi się ciągle wydaje, że miałam 18. I taki mam top. Z rękawkiem. No i nie wiem, który mam założyć. Żeby, bo ten mam tylko jeden, a ten mam dwa i żeby mnie straszyło. Jutro. Że jutro w nim. Jakby co? Jeszcze nie wiem, czy jutro biegam. Ale że jak coś, to na finał. A ten? W tym biegam eliminację w Eugene, przyniósł mi szczęście nawet. To może założę ten. Makijaż daje pewności siebie? Tak. Nie lubię się malować. Halo. Co tam? No, szykuję się. Numerek mam. Jak nie tak co mam. Czy masz tak dobrą zagranę, to żeby sprawdzam, bo trener zaraz zajkaże mnie, zaraz zrobisz to samo. Mam nadzieję, że szybkie. Prawie nowe. Zdarzyło ci się kiedyś coś zapomnieć? Chyba nie. Chyba tylko formy.
czytasz komentarze przed startem? Przed startem nie, ale bo już tak. No, nie powinnam tego robić chyba, ale lubię. Wszystko masz? Pokaż numery w kolce. Nie pokażę, bo mam przyłożone. Pokaż, pokazała numery też. Mam to nagrane, tak? Dobrze, masz nagrane, to że to sprawdzam, bo trener zaraz każe mi zaraz zrobić to samo. Wszystko mam, mogę kolce pokazać. O. No niech trochę mi nie wyciąga. Ja mam tu widzieć, że to jest wszystko na ostatni. Dobra, gościu, jest 31 punkt. Nie jest ten chyba, wiesz, on nie ma naklejki. No, nic lepiej tak niż nie jechać. No tak. A no. Jak wczoraj sobie zarezerwowałam dużo więcej czasu, to idealnie przyjechał, idealnie dojechał, zero korków, nic. I siedziałam i chodziłam, to jak sobie nie policzysz tych pół godziny więcej, to tak jest. Bo nie wiem, czy jutro pojadę. Chciałabyś, że jak coś, to jutro pojadę. Nie, nie pojedziesz jutro, no nie. No wiesz, na pewno nie. Ania, no trzeba brać każdą ewentualność. Proszę. A nie, jedzie, jedzie. Tak? Zawrócił tylko. O, jest. Idziesz, Justa? Tak, to ci takujcie. Macie pieniądze? Ja mam to z mojej tak z aplikacji. Nie, nie mam. Pobieraj automatycznie. Powodzenia, laski. Dzięki. Dobrze, że masz tą aplikację. Przezorna. Na szczęście to już jest półfinał. Pierwszą rundę przeszliśmy, zanim przyjechaliśmy. Pozytywnie. Mam nadzieję, że jutro jeszcze będzie co robić. Zdrowie jest. Moje czy zawodniczki? Przestało wiać w ogóle, co? No dobra, lepiej żeby nie wiało. Natalia, miałeś drzemkę? Nie. Starałam się, ale nie dałam rady. Ja to samo. Ja nie lubię spacerano w ogóle. Leżałam tu, zasłoniłam te zasłony, zgasiłam światło. Dziękuję. Natalia, dzisiaj taka sama fryzura jak wczoraj, czy jakieś troszkę zmiany? Taka sama. Ten sam makijaż. Wszystko zostaje. To zazwyczaj, nie? To samo się. Tak. Ja tylko nowe gacie będę miała. Ja też. A ucięłaś te sznurki? Ucięłam. Ja też. Lepiej, nie? No. Ale muszę nowe, bo tamte już wpływa. Ja się tamte popruły. No mi te. A o której wczoraj zasnęłaś? Bez już jedno z 22.30? Szybko. Czyli nie trzymały cię emocje po wczorajszym? Nie, żadnych nie było emocji. Dzisiaj jestem trochę zestresowana, ale mam nadzieję, że nie będę już na starcie. Masz coś, czego się obawiasz, czy po prostu są taki normalny stres przestartowy? Normalny. Jakby nie było, to by było dziwnie, co? Nie, ja nigdy się nie stresuję. Bardzo rzadko. Chciałam. Naprawdę, ja rzadko się stresuję dzisiaj jakoś tego wyjątku. Ale to jest start jak każdy inny. Nic się nie zmienia. Ale lubisz słuchać muzyki? Nie. Nie lubię głośnych dźwięków. A czego ty słuchasz, jak idziesz spać? Podcastów.
Aha. No. I to jeszcze jakiś psychologicznych i tak oni mówią takim tonem. Jeszcze sobie leży w tym kącie. Ja przy tym zasypiam. No. Ja wiedziałam, że to muzyki słuchasz. Co ty, ja nie da rady. Naprawdę, ja nienawidzę głośnej muzyki, ja nie wiem, jak znaczy na koncert bym poszła, to pewnie spoko, ale chodzę też na imprezy czegoś, przecież to też mi nie przeszkadza, nie? Ale jak na przykład siedzę i po prostu tak sobie, siedzę teraz to jakby tak, nie wiem, którzy sobie tak na maksy słuchają muzy, no to mnie to wkurza już. Nie wiem, nie umiem się w ogóle odpocząć wtedy. Co gdzieś na obiad weszło? Byłam dwa razy. Ale dlatego, że mamy dopiero 22 start. A ciasto było dobre dzisiaj? No ciasto nie jadłam. I ze mną makaron jeszcze i bułkę z masłem. Bułeczka z masłem. Tak. Nic, bo przyjąłem jak coś na od razu na ten, więc przyszłam ci skopać to bzdo. A co, ty już jedziesz? Nie, no ale przyjadę jak już na twój bieg. Ja nie będę tak wcześniej chyba, nie robię drinku. Zapierdaj mocno! Dobra, trzymaj kciukasy. Który masz tor? Szósty. Ten co wczoraj. Masz jakąś szczęśliwą liczbę swoją? Nie. Może to będzie szóstka? Może zobaczymy. Wam ci pobiegam. W ogóle pamiętasz swój pierwszy bieg na 400 metrów w życiu? Chyba tak. Właśnie nie wiem, czy to był pierwszy w sumie, ale pamiętam jedne z pierwszych. Na pewno. Pamiętam swój pierwszy mistrzostwa Polski. W sumie to było jakoś nie tak dawno. Ja startowałam, jak miałam pierwszy raz w 2014. Czyli kiedy to było? 6-8 lat temu. Chyba wszystko mam. Zrób też. Idziemy. Dobra, jestem. Idź nagle trenera, on się będzie cieszył. Ale wasze mnie dowiedza, nie? Idziemy, nie? Do... Słońca, nie? 24 ma być, nie? Ale ja mam drugie ubrania, mam do 22. Ona jest przygotowana. Jak to jest zrealizować z przyjaciółką, koleżanką? To często nam się zdarza, no, wiesz? Dzień jak co, dzień, nie? Nie, jest to dla niej tutaj rywalką. Ja będę tylko próbować jej deptać pięty, a mam nadzieję, że trochę tam szarpnę.
Wypij do dna! Generalnie przerażają te momenty. Jakie emocje po wczorajszym? Bardzo dobrze, ale jestem lekko zmęczona. Tak bym to nazwała. Nie, już nie umiem takiej miny zrobić. To była potrzeba chwili. Jesteś zadowolona z efektu? Tak, jestem bardzo zadowolona. Bardzo mi się podoba. Chociaż mogli z uśmieszkiem, to by było takie bardziej radosne. Chociaż może teraz... Weź się po chwilę gdzieś czy coś. Na bieżni taka może jestem. Co mam zrobić? Chciałam rozśmieszyć, ale nie wyszło dalej, jestem poważna. Bo taka na bieżni jestem bardziej poważna, więc może to się nadaje. Pokazuję mój charakter, competition mode, czy fighter mode. Kinga, jak ci się podoba Natalia tutaj? Pięknie wygląda. Kinga za 2 lata w Paryżu. Razem będziemy. Razem będziemy. Dobra. Zatrzymamy. Proszę to załatwić. O. Ale oczywiście, że tak. Nie, żartuję. Trzeba dobiegać 2 sekundy szybciej? Tak. Będziemy łamać 50, będziemy łamać 50 sekund i będziemy wtedy... Za rok załatwiamy Budapeszt. O, Budapeszt. O, dobrze. Miasto teraz, więc... No tak. Uśmiechnij się na górze. Nie da rady. Beautiful girl, yeah? Yes. Przyciąganie uwagi. To jest twój czas, Natalia. Tak, tak. Jesteś gotowa. Tylko mam nadzieję, że nie będzie padać. Nie chcę wyglądać jak zmokła kura. Ale ogólnie deszcz robi na tobie wrażenie, czy nie? Nie, w bieganiu nie, gorzej z twarzą. Po prostu widzisz, dużo się napracowałam, więc teraz nie chcę tego zepsuć. Nie, no ale ma nie padać, więc jestem dobrej myśli. Na jaki medal dzisiaj masz ochotę? No, przydałoby się złoto. Mamy już jako 400 metrówki srebro i brąz, więc złota brakuje. Ale myślę, że będzie dobrze. Jesteś na to przygotowana, prawda? Jestem. Nie jestem zmęczona, więc będzie dobrze. Tylko mam nadzieję, że dziewczyny mi zrobią dużą przewagę. Żebym nie musiała się martwić o nic na ostatniej zmianie, bo jestem Femkę. No, nie jest to najgorsza zawodniczka, więc wolałabym dostać pałeczkę już z przewagą. Tyle się szukałyśmy! Zapraszam. Puszczę ci piosenkę na dzisiaj. O! Paulina! Co? Mogę pożyczyć bankier? Nie możesz. Super. Ale mam koleżankę. Dziewczyny, jak w ogóle nie mam koleżanki. Szkoda mi, trochę mało mam. Mało? Jest cały ciężki. Będzie dobrze, nie masz się czym martwić. Bardzo nie.
teraz to koleżanki, tak? Teraz tak, no już kamerę. Lubię ją. Bardziej na szkoła, lekkie, no będziemy na stadionie. Dobra. A nie lubisz sobie przeklinać przed biegiem? Przepinać? Nie, ja co innego, znaczy ja co innego sobie mówię. Możesz nam zdradzić? Mogę. Dawaj. Żaden problem, już powiedziałam o tym. Mówię sobie, że tanie dupska nie sprzedam. I jakoś to na mnie działa. Nie wiem czemu. Musiałam sobie wczoraj wszystko prać. Bo się okazało, że prania w weekend jest nieczynna. To jest mój sposób na relaks przed mistrzostwami Europy. Pranie. Wszystkie narzędzia do tortur. Tak to w tym wieku już działa, że bez tego nie pojedziesz. Jezu, za dużo. O, good time. There's gonna be good time. Mam zostawić porządek w pokoju. Na znak tego, że będzie dobrze. Będzie porządek wtedy. A teraz staram się trochę pogarnąć. Jezu, wychodzę z wyszakiem. O nie, poczekaj, żarty. Trzeba wziąć na 10 sekund. Dobra. O Boże. Ale przygo. No, jesteśmy tylko ludźmi. Normalnie. Wyspany, wypoczęty, przygotowany. Myślę, że dziewczyny też, także zobaczymy. Oby pogoda się nie utrzymała, tylko zmieniła. Jaki cel? Ty jeszcze jest? Cel powalczyć. Zobaczymy, żeby każda dała się wszystko. Będzie dobrze. Nie, mi to nie będzie. Mi to się strali. Jest. Ja tak to chcę się wywalam na tym dywanie. Powiedzą mnie, to powiedz, co nie? Ja wchodzę. Powiedz, no tak. A oni, no to wy nie wchodzicie. Jednego widzę, drugie. Kolce oba są, stroje mam na sobie, akredytacja jest, picie jest, numerek jest, pałeczka jest. Co masz w tej butelce tam, w tym piciu? Pani trener, rezerwa wzięła turbo. Jak pani się czuje przed finałem? No dobrze się czuję, czekamy na medale. A dziewczyny niech walczą. Ja mam wszystko. Będziemy walczyć wszyscy. 3, niemiecki 6, a pięć. O, poka, jak się zrobiła. Nie widać nawet tak zobaczyć. Idealnie, nie, super, no. Ja mam tak zalakierowane, że lepiej do mnie z ogniem nie podchodzić. Ja też, a jeszcze tak jadę. Na pewno. Ile tego lakieru, jeszcze dużo. No aż nie mogłam odjechać. Ja wczoraj zapomniałam to dzisiaj. Nie wiem. Opa, udało się. Tylko mi spierdzieli. Jest co? Potem zakładam swoją skórę i lecę! Idziemy, masz akredytację? Nie, bo to nie wiem, bo to nie wiem, bo to nie wiem, bo to nie wiem, bo to nie albo jestem gruba. To ja nie wiem. Ja nie wiem, co się stanie. Dobra, Gosia, nie nakładaj na mnie presji. Nie? Spóźnił się. 3 minuty. Ale to nie tak źle. To nie jest jak szwajcarski. To jest w ogóle sukces. No to nie jest jak szwajcarski muzyka. Hej!
tam nie jest wyższa? Tam może być wyższa. Włosa, uśmiech na twarzy. Medalistki zwiedzają. O, wow. No, myślałam, że będzie trochę strasznie i że będę czuła tą wysokość, a jest naprawdę super, jeszcze ten stadion robi robotę. Wczoraj nie było stresu. Może trochę. Już. Nie, jeszcze to ja nie zdążyłem, no. To było straszne, naprawdę. Ja 50 metrów do mety to modliłam, tylko żeby się to skończyło i żeby nikt mnie nie dogonił, bo stwierdziłam, że jak mnie ktoś dogoni, to już prześcigło mnie, odparło tego ataku, naprawdę było bardzo ciężko. Ale jak już byłam przy mecie, to wiedziałam, że będzie ten medal i naprawdę jakby biegłam z tą myślą, że po prostu jestem druga i że tak to się skończy. Co pamiętasz z wczorajszego biegu? Chyba nie za dużo. Ogólnie bardzo się zmęczyłam. Nie wiem, czy kiedyś miałam gorszy bieg, znaczy bardziej męczący i modliłam się tylko o to, żeby już dobiec do mety, więc naprawdę było ciężko. I runda honorowa była dla mnie tak ciężka, żeby się zebrać, ale potem jak kibice już zaczęli bić brawo, to emocje dodały mi trochę sił, ale było bardzo ciężko. Nie wiem, ja czuję się zaszczycona móc brać udział w tym, bo to, co dziewczyny robią, biegają poniżej 50 sekund i to, że w ogóle ten poziom jest taki, to jest... No prawda, medale przy takim poziomie myślę, że jeszcze lepiej smakują niż... Zdecydowanie. Medale. Zdecydowanie. Chłopak Konrad przytulił cię mocno i widziałam, że ociera łzy. Tak, to było takie słodkie, że jak do nich podeszłam, to sama się popłakałam. Wcześniej nie płakałam, byłam po prostu szczęśliwa, ale jak zobaczyłam, jak oni płaczą, to sama też nie mogłam się powstrzymać i też kilka łez mi poleciało. Mam dwa medale olimpijskie i tego nikt mi nie zabierze, ale indywidualnie na pewno nie byłam do końca spełniona. A tutaj indywidualnie to marzenie jest pierwszy medal seniorskiej imprezy, dwa razy złamane 50 sekund, więc myślę, że lepiej być nie mogło. I co się zmieniło? Myślę, że w treningu nie za dużo, ale myślę, że na pewno upewniałam się psychicznie. I pomogło mi też to, że po prostu tyle razy już przebiegłam to 400, że chyba oswoiłam się z tym dystansem i jest mi dobiegać, więc po prostu coraz łatwiej. Ale na pewno czekam na wakacje, bo już mam powoli dosyć i mam już zaplanowane, więc po prostu czekam, aż będę mogła na All Inclusive się położyć na leżaczku i mieć drinki bezalkoholowe. Natalia, jak to jest być na szczycie? Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że zostanę na dłużej, ale nie tutaj.